pierwszy kolega, rewelacja wczorajszego prologu. Jan Bombek prowadził, mimo że miał 7 numer startowy, tak jak i dziś naturalnie, ale do 43 zawodnika był na pierwszym miejscu, dopiero Aschenwald go przeskoczył. I jest pytanie, czy ten słabszy skok w pierwszej serii, 117,5, to był wypadek przy pracy? Wieje z tyłu skoczni, może on tego nie lubi. Ale teraz potwierdza, że to był wypadek przy pracy, ta pierwsza seria. I mamy na to bardzo poważne argumenty. Wczoraj 128,5, a w seriach próbnych 127,5, 133,5. To tak nie mogło być. 128 metrów Jan Bombek jest wielkim talentem. Drużynowy mistrz świata juniorów, jest naprawdę bardzo zdolnym skoczkiem. Teraz obejmuje prowadzenie. Będzie miał dodane punkty za wiatr z tyłu. Łączna nota 235,3 punktu. Potężna przewaga nad Żigą Jelarem, swoim kolegą z reprezentacji.